was w Londynie. A tak naprawdę to nie, bo witam was w szanghajskim Londynie. Jesteśmy w tym momencie w dzielnicy Sungjiang, około 40 km od centrum Szanghaju. Znajduje się tutaj bardzo wyjątkowe miejsce, nazwie Tamiztown, Taoshichen, czyli miasteczko tamizowe. Miasteczko Tamizy. I jest to małe miasteczko zrobione totalnie na styl brytyjski. To znaczy, co tutaj znajdziemy? Bardzo dużo budynków stylizowanych na takie, jakby były prosto wyciągnięte z Londynu i przeniesione tutaj do Szanghaju. Ba, niektóre budynki zostały skopiowane jeden do jeden, na przykład pewien kościół, który znajduje się tam. Jest to dość popularny spot turystyczny oraz fotograficzny wśród Chińczyków, na przykład nowożeńców oraz tych, których nie stać na wyjazd do prawdziwego Londynu. Wyobraźcie sobie, że koszt całej tej inwestycji szacuje się na około 5 miliardów juanów, czyli ponad 2,5 miliarda złotych. To znaczy wybudowanie tego wszystkiego kosztowało trochę ponad 2,5 miliarda złotych. Co więcej, znajduje się tutaj też bardzo dużo budynków mieszkalnych, które również zbudowane zostały na styl brytyjski. Wyprzedały się one na pniu. Tylko że zarejestrowanych tutaj mieszkających realnie ludzi jest bardzo mało, gdyż większość posiadających pieniądze Chińczyków kupiła te mieszkania tutaj jako inwestycje. Co więc z tego wynika? A to, że Tamiztown jest określane jako jedno z chińskich ghost towns, czyli miejsc, w którym można byłoby mieszkać, jest wybudowanych pełno mieszkań, ale nikt nie mieszka. Ale serio, patrzcie, co tu się w ogóle dzieje. Tu jest normalnie taki ryneczek, który wygląda jakby był wyciągnięty z jakiegoś angielskiego miasteczka. No może nie z Londynu, albo z jakichś może z przedmieść Londynu? Och, to jest coś, co naprawdę, naprawdę robi wrażenie. Jeżeli nie ma tutaj mieszkańców, to znaczy osób zamieszkałych w budynkach mieszkalnych, które znajdują się tutaj w pobliżu, to kto się tu znajduje? Po pierwsze, pary, które będą brały ślub i przyszły zrobić sobie tutaj ślubne zdjęcia na tle Londynu. Po drugie, całe tłumy turystów, Chińczyków, których prawdopodobnie nie stać na prawdziwy Londyn, a które przyszły porobić sobie tutaj albo zdjęcia, albo zjeść jakieś niezbyt smaczne jedzenie, albo po prostu pokręcić się po uliczkach w stylu londyńskim. Tak jak mówiłam, niektóre z budynków znajdujących się w Tamiztown są po prostu inspirowane stylem londyńskim, stylem brytyjskim, ale inne zostały jeden do jeden przeniesione z Wielkiej Brytanii właśnie tutaj. Tak jak ten kościół, który widzicie za mną, tak naprawdę ten kościół jest zwykłą kopią, podróbką kościoła, który znajduje się w Bristolu. O, tak właśnie wygląda. Nie wiem, czy widzicie, co się tam dzieje za mną. Jesteśmy jeszcze w takim miejscu, nie wiem, jak to się miejsce nazywa. Takie miejsce, patrzcie, tu jest pary robiących sobie ślubne zdjęcia. Jedna, druga, trzy ja widzę w tle. Jedna tam odchodzi jeszcze. Tylko dzisiaj, czyli w poniedziałek, jest tutaj masa ślubnych par, które robią sobie zdjęcia ślubne. Dobra, to by było już wszystko, jeżeli chodzi o nasze tamizowe miasteczko. Czy poleciłabym tę atrakcję i komu bym poleciła? Po pierwsze Europejczykom, którzy przyjechali do Szanghaju na 2 tygodnie i nie wiedzą już co robić, polecam to. Możecie przyjść tutaj i popatrzeć sobie, jak ładnie zostało odwzorowane, stworzone, typowo brytyjskie miasteczko na obrzeżach Szanghaju. Jeżeli tu przyjdziecie, to prawdopodobnie dojdziecie do wniosku, że to jest wszystko takie plastikowe i bez duszy. Tak jak wiele rzeczy w Chinach. Na pewno nie poleciłabym tego Chińczykom, którzy chcą sobie przyjść zrobić zdjęcia ślubne, bo będziecie mieli takie same ślubne zdjęcia jak 20 tysięcy innych par. Bo nie wiem, tyle pewnie tutaj rocznie sobie robi par zdjęcia ślubne. No, większość potem ma te zdjęcia takie same. Inna sprawa, że tutaj nie ma nic do jedzenia. Znaczy, no coś tam jest, ale tak, większość restauracji została zamknięta, dlatego że nie ma tutaj mieszkających ludzi, wszyscy to są turyści, którzy przychodzą tylko sezonowo. Także masa restauracji została po prostu zamknięta, zwinęli interes. Te, które zostały, to są tylko te, które są w samym centrum, w samym sercu tego miejsca. Jest restauracja jakaś tam włoska, jest jakiś pub z piwem, ale nie ma fish and chips.
jak może nie być fish and chips? To jest brytyjskie miasteczko bez fish and chips, więc ja już stąd wychodzę i idę jeść lanzhou lamien, takie chińskie, muzułmańskie jedzenie. Jakby było fish and chips, to bym kupiła, ale że nie ma, to idę stąd. A tak w ogóle to pod Hangzhou, czyli mieście oddalonym o 300 km od Szanghaju, jest fejkowy Paryż. Jeżeli chcecie, to tam też mogę się kiedyś wybrać. Jeżeli film wam się podobał, to możecie dać mi łapkę w górę albo zasubskrybować ten kanał. Przycisk na dole. Widzimy się w kolejnym filmie. Na razie.